Siemano mordeczki, z tej strony Heksow. W tym filmiku chciałem wam przedstawić 5 nowych błędów w Fortnite. No i generalnie każde 500 łapek w górę pod tym filmem to jeden błąd więcej w następnym filmie. Jeżeli chcecie ze mną pograć lub pogadać, to standardowo zapraszam na was na Discorda, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli gracie w Minecrafta, to zapraszam was na serwer ironchest.pl. Jak na razie na tym serwerze znajduje się tylko tryb chest PvP, ale będzie ich więcej. Generalnie no to naprawdę zapraszam was na ich serwer w Minecrafcie, tak samo jak również na ich serwer Discord. Link znajduje się w opisie, a ja zapraszam do oglądania. A, no i jeszcze przypominam wam o konkursie na konto, który organizujemy wraz z Heroskiem. Generalnie, no to żeby wziąć udział, wystarczy, że zasubskrybujecie kanał mój oraz kanał Heroska, następnie zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zaobserwujecie nasze Instagramy, no i w komentarzu napiszecie biorę udział i wasz nick z Fortnite'a. Generalnie, no to wyniki pojawią się 29, no i co, wydaje mi się, że nic, tylko życzyć wam powodzenia. No i zapraszam do oglądania! Okej, także pierwszym błędem na naszej liście jest to dostanie się właśnie pod wodę i posiadanie tak zwanego God Mode'a. Generalnie na początek musimy polecieć sobie dokładnie w to miejsce na mapie, a najdokładniej ten domek koło farmy Fury. Teraz przechodzimy sobie tutaj i generalnie musimy mieć obrócone schody. No i pierwsze stawiamy tutaj, a drugie stawiamy dokładnie w tym miejscu. Generalnie teraz musimy sobie tutaj stanąć i zbudować ścianę. Ścianę i następnie tutaj pod wodą również ścianę. I generalnie teraz jest naprawdę ważny właśnie moment, a najdokładniej musimy podskoczyć i zanurkować i postawić właśnie pod tymi budowlami jedną ścianę. Generalnie gdy już to zrobiliśmy, to postawiamy tutaj jeszcze jedne schody, no i tak naprawdę wszystko zrobione. Musimy jeszcze znaleźć motorówkę, ale akurat jest plus, że na tej miejscówce jedna z taka się znajduje. Teraz do niej wsiadamy i musimy generalnie dostać się pod te struktury. No i jeżeli uda nam się to po prostu będziemy mieli właśnie ten błąd. Okej, moi drodzy, także tak jak teraz widzicie, jestem generalnie pod wodą. No i generalnie mogę sobie zmienić tutaj miejsce i po prostu widzę w większości tutaj właśnie mapy, że tak powiem. Jeżeli na przykład jakiś gracz będzie tutaj przepływał, to po prostu mogę zacząć do niego strzelać. No i po prostu otrzyma on właśnie damage. No i tym bardziej samym plusem jest to, że na przykład jeżeli strefa jest tutaj gdzieś w okolicy, to możemy się po prostu tutaj ukryć. Albo na przykład jeżeli gracie sobie tryb laboratorium ze swoimi znajomymi, to możecie ich naprawdę nieźle strollować. Wydaje mi się, że błąd ten jest jak najbardziej przydatny i jest też jak najbardziej spoko. Także drugim błędem na naszej liście będzie to naprawdę szalony błąd. Generalnie no to totalnie zgliczuje on naszą grę. No i do wykonania niego będziemy potrzebowali właśnie taką wybuchową beczkę oraz helikopter. Generalnie te wybuchowe beczki możecie znaleźć m.in. na podniszczonej platformie. Generalnie na początek musimy sobie właśnie podnieść taką wybuchową beczkę i teraz usiąść do helikoptera. I teraz jest naprawdę ważny krok, a najdokładniej musimy usiąść na miejsce kierowcy wraz z tą beczką. A najdokładniej musi mieć naprawdę dobry timing, żeby kliknąć w jednym momencie Ctrl oraz F. Generalnie mniej więcej będzie to wyglądało tak. No i generalnie teraz, jak widzicie, nie ma tej beczki, co oznacza, że po prostu nasz błąd się udał. Ponieważ tak naprawdę tę beczkę po prostu mamy w rękach, lecz tego nie widać. I generalnie teraz musimy polecieć sobie w to miejsce, które teraz widzicie, które jest tutaj zaznaczone, a najdokładniej koło tego wiru. No i co? Widzimy się właśnie na miejscu. Okej, moi drodzy, także ja już wylądowałem i teraz po prostu, jak widzicie, gdy sobie wysiadam, no to mam tą beczkę właśnie przy sobie. Teraz musimy kliknąć F, żeby ją po prostu położyć i wtedy będziemy mieli kolejną część naszego błędu. A najdokładniej zbuguje się ona w naszym kill-offie, ale tak naprawdę stoi ona tutaj przede mną, ponieważ jak widzimy, gdy będę chciał wejść, po prostu nasza gra się buguje. No i generalnie teraz musimy sobie zaznaczyć po prostu tu, gdzie jest ta beczka, a najdokładniej w tym miejscu. No i generalnie teraz wystarczy, że właśnie pójdziemy sobie do wody i następnie po prostu wejdziemy do tego wiru.
No i teraz najważniejsza część błędu, no i musimy po prostu naskoczyć właśnie na tą beczkę. No i teraz jak widzicie, nasza gra totalnie się popsuła. No i jak widzimy, no to po prostu... No teraz w sumie już wszystko działa. Ale generalnie możecie tak między innymi odkrywać jakieś po prostu miejscówki. Teraz na ekranie macie mniej więcej klip, jak to wygląda, jeżeli po prostu chcecie sobie odkrywać jakieś miejscówki. Tym bardziej sam błąd może wywołać jeszcze kilka innych błędów, na przykład po prostu lecenie w górę bez końca. Jest to naprawdę, naprawdę szalone i wydaje mi się, że naprawdę jest to warte przetestowania. I w swoją drogą możecie napisać, jeżeli już tego błędu właśnie, ten błąd będziecie testowali, czy właśnie na przykład polecieliście w górę, tak jak teraz widzicie na ekranie, czy na przykład po prostu latacie sobie pod mapą. Jest to według mnie naprawdę ciekawe, a teraz przechodzimy sobie do następnego błędu. Okej, także kolejnym błędem na naszej liście będzie to błąd, w którym to możemy zrobić właśnie wbudowaną emotkę z danego skina za pomocą pomagiera. Także generalnie są skiny, które mają wbudowane emotki, tak jak na przykład skin Glow. I jest to taka oto emotka. I generalnie możemy jej również użyć właśnie jak przebierzemy się za pomagiera. Generalnie niektóre właśnie z tych emotek, które po prostu będziemy robili na pomagierach, są naprawdę, naprawdę śmieszne. Na przykład między innymi emotka właśnie od tego takiego robota mięśniaka naprawdę śmiesznie wygląda właśnie na pomagierze. Koniecznie polecam wam ją sprawdzić, no i koniecznie też polecam sprawdzić jakieś inne emotki wbudowane właśnie na skinie pomagiera. Jest to według mnie naprawdę spoko i wydaje mi się, że możecie tym też całkiem nieźle strollować waszych znajomych. No i teraz, moi drodzy, jak już tutaj jesteśmy, to przejdźmy sobie do kolejnego błędu. A najdokładniej nowy shotgun ma naprawdę, naprawdę coś, co sprawia go jeszcze bardziej OP. A najdokładniej, jak widzicie, mamy teraz tutaj takie oto okienko i możemy tego gracza strzelić tak jakby w sumie przez to okienko z prawej strony. Czyli na przykład, załóżmy, że tutaj jest ten gracz, nie wiem, on jest jakimś chyba botem, czy nie wiem, nie mam pojęcia. Ale o, na przykład przetestujmy sobie to na pomagierze. Jak widzimy, pomagier nie może nas trafić, a my go już możemy. Także jest to według mnie naprawdę OP i tak jak teraz tutaj widzicie, po prostu my stoimy, że tak powiem, za ścianą i po prostu celujemy sobie do tego pomagiera i tak jakby możemy go trafić przez ścianę. Także jest to kolejna wada tego nowego shotguna, jak gdyby nie to, że jest on już naprawdę, naprawdę mocny. No i na przykład teraz możemy się tutaj ukryć i w sumie możemy sobie go powalić. Także ostatnim błędem na naszej liście jest to właśnie parasolka z rozdziału drugiego sezonu pierwszego. Generalnie no to wygląda ona właśnie w ten sposób, lecz jeżeli sobie w nią klikniemy, no to widzimy coś takiego. A najdokładniej ta woda totalnie wystaje poza tą parasolkę. No i generalnie sprawdzimy sobie, czy również takie coś dzieje się właśnie w grze. Okej, moi drodzy, także my już jesteśmy w grze, no i rozłóżmy sobie właśnie tą parasolkę i sprawdźmy, czy wygląda ona również tak zbugowana. No i w grze, jak widzimy, jest ona normalna, więc jest to po prostu błąd tylko i wyłącznie, który dzieje się w szafce. No i teraz, tak jak widzicie tutaj, no to najprawdopodobniej chodzi o to, że na początek mamy zwykłą parasolkę i po prostu potem pojawia się woda. No i troszeczkę w szafce jest to zbugowane, no i tak, wygląda to jak wygląda. Ale w grze, jak widzimy, wszystko po prostu nadzwyczajnie w świecie działa. No i co, ja z tego miejsca chciałbym się również z wami już pożegnać. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie. Przypominam, że każde 500 łapek w górę to około jeden błąd więcej w następnym filmie. No i też sorry, że w tym filmie było jakoś mało błędów, ale też było ich kilka ciekawych, które są naprawdę, naprawdę warte uwagi i warte przetestowania. No i co, to już by było na tyle, do zobaczenia i cześć!